W niedzielę 6 sierpnia na Jasną Górę wyruszyli pielgrzymi z Cieszyna i Strumienia. W tym roku przewodnikiem pielgrzymki został ksiądz Łukasz Kubas z parafii imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie Bobrku, gdzie przed rozpoczęciem pielgrzymki została odprawiona msza święta. Jak ksiądz zareagował właśnie na tą wiadomość, że to ksiądz będzie w tym roku przewodniczył tej cieszyńskiej pielgrzymce? Jak grom z jasnego nieba. No miałem świadomość poniekąd, ponieważ już jakieś tam doświadczenie było wcześniej w Oświęcimiu i w Żywcu. Natomiast no jest to na pewno jakaś nowość, bo każda grupa ma swoją specyfikę i trzeba nauczyć się grupy i grupa też musi nauczyć się głównego przewodnika. Pogoda taka średnia, ale nie ma złej pogody na pielgrzymowanie. Każda pogoda jest dobra. Ja zawsze powtarzam, że pielgrzymowi nic się nie należy i zawsze trzeba dziękować. Nawet za deszcz też trzeba dziękować. Zmienił się przewodnik, czy zmienia też się trasa? Jak to będzie wyglądało w tym roku? Nie, trasa zostaje ta sama. Uważam, że jeżeli coś zostało wypracowane, należy to kontynuować, ewentualnie przyglądać się i coś dopracowywać. Ilu tych pielgrzymów bierze udział w tym roku? W tym roku zapisanych mamy 202 osoby, 40 osób ze Strumienia wyruszy, natomiast 162 osoby tutaj z Cieszyna. Na Jasną Górę pielgrzymi dojdą 11 sierpnia, gdzie o godzinie 14 odbędzie się msza święta na szczycie jasnogórskim. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.